Dzień dobry, ja nazywam się Oskar Netkowski, a to jest cykl rozmów bez cukru. Choć dzisiaj przekornie, bo osoba, z którą się spotkam, z cukrem ma wiele do czynienia. Jak sama o sobie mówi, jest dealerką cukru. Ale zapewniam, rozmowa nie będzie na słodko. Koniecznie zostańcie z nami. Lara, bardzo miło mi Cię gościć w cyklu rozmów bez cukru, choć jak na cukierniczkę, to nie wiem, czy się dobrze czujesz w takiej odsłonie. Jak na dealerkę cukru, ja się tak postrzegam. Sprzedajesz coś pod ladą, to dlatego? Wcale nie trzeba, no cukier robi swoje. Wszyscy kochamy cukier, ja też kocham cukier. Jakby nie zajrzeć na Twój Instagram i to, ile relacjonujesz rzeczy i o ilu zmianach komunikujesz, o których zresztą chcę porozmawiać, to bardzo dużo jak na młodą kobietę, przedsiębiorczynię. Jak to dźwigasz? Wiesz co, ja muszę mieć dużo różnych rzeczy rozgrzebanych, bo wtedy mam energię do tego, żeby kończyć pewne rzeczy. Jakbym miała robić jedną rzecz, to bym chyba zawiędła. A dużo masz czasu wolnego w tygodniu? Nie. Nie, mówiąc szczerze, nie. I teraz to już w ogóle mam wrażenie, że coraz mniej i bardzo o to walczę. No bo uwielbiam spędzać czas z moją rodziną, więc oczywiście wszystko, co mogę, kumuluję w tym czasie przedszkolnym i rzadko kiedy poza niego wykraczam, no i wtedy jest już czas rodzinny. A dopadają Cię czasami wyrzuty sumienia, że o, mogłabym więcej czasu spędzić z dziećmi. Ale... Zawsze, ale to wiesz co, zawsze możesz spędzić więcej czasu i zawsze możesz więcej pracować. I robienie sobie wyrzutów sumienia na tym polu nie ma żadnego sensu, bo wiadomo, że każdy robi najlepiej jak umie. Ja naprawdę kocham spędzać czas z moimi dziećmi, więc wiem, że to nie jest tak, że od nich uciekam, ale jest to naturalne. Wydaje mi się, że w domu odpoczywam od pracy, a w pracy odpoczywam od domu i to jest potrzebne po to, żeby nie być sfrustrowanym, dlatego tak wiele młodych mam walczy o to, żeby wrócić w pewnym momencie do pracy, bo to po prostu pozwala trochę uwolnić głowę i powoduje, że po prostu nie jest się sfrustrowanym, a jak nie jesteś sfrustrowanym, to jesteś lepszym rodzicem. Znaczy twoja córeczka, bo synek pewnie jeszcze za mały, już trochę inspirują się mamą tą zaradnością albo kulinariami. Wiesz co, no to synek jest totalnie po stronie kulinarnej, może ma półtora roku, to generalnie nie możesz stać przy kuchni, jeśli go nie uwzględniasz. Ja wszystko, co robię, muszę robić jedną ręką, już wchodzę w to, że kroję jedną ręką, bo na drugiej ręce jest Bernard, który musi być zaangażowany w absolutnie każdą aktywność kulinarną. A córunia? Ona jest wiatrem, to jest szaleństwo czyste. To jest bardziej performance tutaj. Ale to jest. Czyli też gen Gesslerów. Sceniczne zwierzę raczej. Wiesz co, zobaczymy, no może wybierze, że będzie chciała być bibliotekarką i też super, no niech żyje tak, żeby być szczęśliwą. Na pewno showbiz nie jest receptą na szczęście. Już to wiesz, czy wiedziałaś ja to od zawsze? Wiedziałam, bo tak? W ogóle nie ma czegoś takiego. No come on, musisz żyć w zgodzie ze sobą, robić rzeczy, które Cię cieszą, mieć ludzi, którzy Cię kochają i doceniają, a bez tego, no to co Ci to da? Tylko jeszcze więcej osób patrzy na Twoje potknięcia. No to tragedia jakaś, jeszcze się maskować trzeba, według niektórych. Nie no, tragedia. To do czego jest Ci potrzebny showbiz? Wiesz co, on wyszedł przy okazji. To w ogóle nie było zamierzone, w moim życiu nigdy. No ja widziałam dużo więcej cieni niż blasku w tej sytuacji. Raczej jest to efekt uboczny rzeczy, które robiłam, że nagle się okazało, że ktoś na to patrzy i że to kogoś interesuje. A jakbyś mogła zmienić tory swojego życia, scenariusz trochę, to wybrałabyś tę nierozpoznawalną Larę? Nie, ja bym nic nie zmieniła, bo jest super tak, jak jest. No, podejmowałam świadome decyzje i bardzo, bardzo lubię moje życie w tej chwili. Wydaje mi się, że dobrze balansuję to wszystko. Nie zawracam ludziom głowy raczej niepotrzebnymi rzeczami. Czuję też, że robię dużo dobrych rzeczy, przydatnych, pożytecznych. Więc się realizuję tak naprawdę na różnych polach, a przez to, że nadal gotuję, nadal robię przepisy. Jakaś wielowątkowość w tym jest, która jest bardzo spójna ze mną. Ja szybko sobie zdałam sprawę, że praca w klasycznym schemacie od do po prostu mi nie służy i że to nie jest moja słabość, tylko jest to moja siła, że właśnie potrafię robić wiele rzeczy naraz. Musiałam sobie to przewartościować. No, zrozumiałam, że to po prostu totalnie na mnie nie działa, że ja muszę mieć kontakt z ludźmi, którzy jedzą te moje rzeczy, że ta alienacja pracy, że ja coś robię i potem nie widzę efektu, nie widzę tej uśmiechniętej twarzy, że to w ogóle totalnie mnie nie satysfakcjonuje. I poza tym muszę być w procesie twórczym. A
to też w kuchni, gdzie jesteś gdzie indziej, żeby dojść do tego procesu twórczego, to jest faktycznie długi czas, a w dziejach internetu możesz sobie tworzyć, kiedy chcesz i ludzie to podłapują, kiedy chcą, albo nie podłapują. Zawsze wiedziałaś, że chcesz stworzyć rodzinę, mieć dom, dzieci, to było zawsze w tobie? To wiedziałam zawsze. A kiedy był ten pierwszy raz, kiedy ten instynkt się obudził i pomyślałaś sobie, o... Wiesz co, ja byłam najmłodsza i przez to zawsze mną się jakoś opiekowano i z jednej strony to było fajne, ale z drugiej strony czułam, że nie jestem poważnie do końca traktowana. Miałam bardzo dużo opiekuńczości w sobie, po prostu chciałam oddać tą opiekę, którą miałam nad sobą. No poza tym miałam najlepszego tatę na świecie, więc sobie myślałam, że wow, taka relacja z dzieckiem to jest wspaniała sprawa. No i myślę, że on jest takim głównym moim wzorem i motorem, jak sobie myślę o tym, jakim rodzicem możesz być. No. Jak wpłynęło na ciebie odejście taty, jeśli mogę pozwolić sobie na takie pytanie? Wiesz co, to słabo. Słabo, zresztą ja w ogóle nie mam tego jeszcze przepracowanego. Ze względu na to, że Nena była bardzo mała, to był czas jakoś taki świeżo po-covidowy i ja bardzo się skupiłam na tym, żeby ona nie odczuła mojego bardzo głębokiego smutku. Więc podeszłam do tego zadaniowo, ale wiem, że to jeszcze jest, przyjdzie moment, żeby to poprzerabiać sobie. A kto jest dla ciebie największym wsparciem, kiedy dzieją się takie rzeczy? Wiesz co, no my się bardzo dobrze trzymamy z mamą w tej chwili. Super się trzymamy, bo chociaż jesteśmy bardzo różne, ona lubi mówić, że jesteśmy bardzo podobne, różne, to co mamy podobne na pewno to jest wrażliwość, że na nas się naprawdę wszystko bardzo łatwo odciska, jak na kalce. Więc w takich momentach ona potrafi być super wsparciem, bo u nas ta relacja jest trochę odwrócona, więc częściej ona przychodzi do mnie z problemem, ja się tak z nią nie dzielę, bo zawsze sobie lubiłam radzić sama. No a tak, no to wiadomo, no mój mąż. Znaczy kwestia, powiedziałaś, że są jeszcze jakieś nieprzepracowane emocje, to właśnie dlatego, że lubisz radzić sobie sama, być niezależna? Nie, wiesz co, to chyba dlatego, znaczy na pewno dlatego, że po prostu wiedziałam, że mam małą córeczkę, która jest teraz na mnie polega, no jestem dla niej całym światem, ja i tata. I to nie było miejsca na żałobę. Mhm. To miejsce przyjdzie pewnie w jakimś momencie, jak już będę czuła, że jestem na tyle bezpieczna i dzieci są na tyle zabezpieczone, żebym ja się mogła rozpaść i poskładać na nowo w tym konkretnym zakresie. Ale jeszcze chwila. Jestem na terapii też od tamtego czasu mniej więcej i jeszcze do tego nie doszłam. Czyli tyle jest do przegadywania? Zawsze. To jest higiena umysłu. Ja każdemu polecam terapię. Wspaniała sprawa. Przy okazji nie zamęczasz bliskich i nikogo nie frustrujesz. Jak się trafi na dobrego terapeutę, to jest genialna sprawa, genialna. Pamiętam, jak było ogólnopolskie zdziwienie, kiedy kiedyś w wywiadzie powiedziałaś, że masz dobre przyjacielskie stosunki ze swoim byłym mężem. To pamiętam, tak, że też było takie dzisiaj też poruszenie. O tym pisałam, bo tam wypuściłam jakieś takie wideo z moją krótką historią i ktoś napisał, że no ale jeszcze w międzyczasie miałaś męża. A ja mówię, no tak, jeszcze w międzyczasie w ogóle bardzo dużo rzeczy się stało, których nie powiedziałam w tym filmie, który był raczej wesołym, króciutką formą na temat mojego życia. Ale tak, no ekstra, tak. Mój mąż jest w Ameryce Południowej i nas zapraszał z dzieciakami na surfing. No, można, on jest też bardzo pozytywną osobą i też nie skupia się na takich rzeczach za długo, bo to po prostu nie służy układaniu sobie życia dalej. A to chyba też dojrzałości potrzeba i dojścia do takiego mindsetu, żeby przyjaźnić się z ex. Bo zawsze tak miałaś? Zawsze. Zawsze, tylko trzeba dać rok karencji. Okej. Okay. Rok karencji, że każdy ma sobie poukładać życie i tak jakby, żeby... I to mi się sprawdziło. W tej chwili ze wszystkimi moimi byłymi mam dobry kontakt. A kto był twoją pierwszą miłością? O matko! Moją pierwszą miłością był syn naszego przyjaciela, malarza, w drugiej klasie podstawówki. O, wow! No. Tak. Macie kontakt do dzisiaj? Tak, teraz na majówce się widzieliśmy, no. O. No. Patrz, jak trafiłem. A taki pierwszy świadomy związek, albo nie, pierwsze złamane serce? O, wiesz co, mi się wydaje, że ja miałam wielokrotnie złamane serce, w sensie takim, że
ten, kto mi się podobał, to nigdy nie był dla mnie. I takie platoniczne miłości, w ogóle platoniczne miłości zawsze były skazane, no, są platoniczne, więc są skazane na niepowodzenie. Więc to raczej były takie teoretycznie złamane serca, nie praktycznie. A to częściej ty rzucałaś, czy ciebie rzucano? O matko. Ja uważam, że po prostu jak przychodzi jakiś taki moment na rozejście, to już nieważne, kto kogo rzuca. No to nie jest... To nie jest istotne. Krótko po przyjściu na świat waszego drugiego dziecka było głośno, zresztą wiesz, o co zapytam, o to, że Piotr cię wyprowadził na chwilę do hotelu. Jak ty to dźwignęłaś medialnie, bo to przecież rozpętało się... Piekło. Piekło, to było piekło. No. No. Wiesz, ja mówiąc zupełnie szczerze, ja wyszłam zupełnie z tej... Znaczy ja w ogóle nie czytam plotek. W ogóle. Ja byłam totalnie skupiona na Beniu wtedy i na Nenie i na Piotrze naturalnie. Natomiast kochamy być prorokami w nie swoim królestwie. I ja nie zgadzam się po prostu na to... Na tę ocenę. W ogóle nie zgadzam się na tę ocenę, nie zgadzam się na to, żeby powiedzieć, że tylko kobieta ma prawo mieć jakiekolwiek załamanie w okresie okołoporodowym. W ogóle nie, to nie jest tak, nie żyjemy w takich czasach. Każdy przeżywa rzeczy tak, jak je przeżywa. Każdy może mieć kryzys, każdy może mieć załamanie. Po pandemii to wszystko jeszcze się wszystko uwypukliło, po prostu naprawdę bardzo dużo osób ma problemy z głową, mówiąc potocznie. I dla mnie to nie jest coś do zamiatania pod dywan. On potrzebował tego czasu. Jemu to dobrze zrobiło. Ja miałam osoby, które też się mną zajęły, nie byłam sama. On też wolałby być. On też wolałby być. Kto by nie chciał być po prostu po narodzeniu swojego synka na miejscu? Kto by nie chciał wspierać swojej kochającej, kochanej żony? Każdy. No więc to nie jest dla niego super, że go nie było. To nie był jego świadomy wybór. To była konieczność, która zaszła. Więc ja jestem absolutnie tutaj po jego stronie i nigdy w życiu bym mu tego nie wypomniała, ani nie miała do niego pretensji. Pisałaś ostatnio, że nowy dom, zresztą dużo nowych rzeczy. I zostałaś... Mieszkanie, bądźmy konkretni. Mieszkanie. No dobra. W sercu dom. W sensie w formie filozoficznej jest to nasz dom. Ale architektonicznie? Architektonicznie jest to jedno z czterech mieszkań w budynku. W ogóle nie planowaliśmy, bo my raczej zakładaliśmy, że będziemy sobie coś budować pod Warszawą. No ale przyszłam, zobaczyłam i nie zastanawialiśmy się zbyt długo. Przepadłaś? No tak. W środę dostaliśmy decyzję kredytową, a w piątek byliśmy przeprowadzeni. Na tym etapie kariery bierze się też jeszcze kredyty? Tak! Absolutnie! Nie, w ogóle nie ma co łączyć funkcjonowania w mediach z pieniędzmi, bo to w ogóle potrafi nie iść zupełnie ze sobą w parze. Tym bardziej jak się nie jest w tych mediach komercyjnych. No ja też tak jakby nie... Przez to, że bardzo zawsze dbałam o to, żeby nie wchodzić w paradę żadnemu innemu osobnikowi z tym samym nazwiskiem, to po prostu zostawiłam telewizję komu innemu i zrobiłam to bardzo świadomie, bo ja lubię być własną szefową, a telewizja to nie jest bycie własnym szefem i mi nie odpowiada ten kompromis. Czyli nie podjęłabyś się ratowania cukierni? Nie. W Polsce? Nie, też był kiedyś taki pomysł, nie. Był taki był pomysł? Był kiedyś taki pomysł. No. I skancelowałaś go? Nie, no w ogóle po co porównania? Moja mama jest niezastąpiona w tym, co robi. To jest w ogóle bez sensu. Ja naprawdę, ja uważam, że porównania, zazdrości, to powoduje, że zawsze komuś jest przykro. Więc ja naprawdę tak chodzę, żeby ich wszystkich wyminąć i żeby nikt z nikim nie konkurował o nic, bo ja nie znoszę konkurować. Jak ja mam konkurować, to ja wszystkim wszystko oddam i pójdę sobie gdzie indziej. Czym jest dla ciebie macierzyństwo, jak już tak dobijając do tego, że Dzień Matki za rogiem? No właśnie, Dzień Matki. Rozczulacie w ogóle Dzień Matki, 26 maja, to jakoś tak cię napawa jakimś uczuciem? Wiesz co, zaczyna, może tak. I też tak jakby chcę z tego zrobić takie świadome święto, czyli nie takie święto, przez które przelatujesz. Ja w ogóle bardzo lubię celebrować, więc też sobie myślę o tym, jak chcę ten dzień spędzić. I kiedy sobie myślę o tym czasie moim z moimi dziećmi, to wtedy tak, wtedy mnie to rozczula. To jest tak, że tak łezka w oku i tak sobie myślisz,
O, jestem no, mamą. Fajnie, tak. To było moje marzenie absolutne, najważniejsza rola w moim życiu, więc... więc tak, no to wspaniałe, wspaniałe. I co ci ta rola przynosi? Czym ona cię napawa? Co ci daje? Szczęściem. Szczęście bardzo i dumę daje mi relacja z moimi dziećmi, tak jakby jakość tej relacji, nasza bliskość. To jest to, co mnie rozczula i to jest to, co sobie cenię najwyżej i sobie myślę, że mówię, wow, tak jakby fajnie mamy. W ogóle ta magia, że możesz stworzyć dla nowego człowieka środowisko do rozwoju, to jest czad. W sensie, kurczę, możesz stworzyć warunki do tego, że wyrośnie super człowiek. Zupełnie indywidualny, odrębny, z własnym charakterem, samym charakterkiem, preferencjami, podejściem, potrzebami, które stanowi o sobie. I ja też uwielbiam angażować moje dzieci we wszystkie wybory, których mamy dokonywać. Wow, to niecodzienne podejście, bardzo mi polskie. Wiesz co, nie no, ja uważam, że podmiotowość dziecka jest bardzo, bardzo istotna. I tutaj ego matki musi zjechać, tak? Wydaje się, że to będą takie sukieneczki i takie buciczki. Nie, nie, czasami to będzie bajka o pieskach i w ogóle nie fajnie. Tak jakby, nie tak jakbyś chciał, żeby twoje dziecko wyglądało, nie te leginsy, może jednak nie. Ale trzeba zrównoważyć to ego z tym, że to jest dziecko, które ma być szczęśliwe i ma być dzieckiem. Przez pewien moment, jeszcze kilka ładnych lat temu, mówiono o tobie córka Magdy Gessler, ale nastąpił taki przełom, kiedy ludzie zaczęli mówić Lara Gessler, firmować się twoim imieniem i nazwiskiem. Zauważasz moment tego przełomu, jakby czas przed i po? Wiesz co, jeszcze nie do końca. Znaczy, uważam, że zawsze się znajdą ludzie, którzy powiedzą córka Magdy Gessler i jest to prawda, nie da się z tym walczyć, no po prostu tak. Kiedy masz za mamę jedną z najbardziej rozpoznawalnych osób w Polsce, no to ciężko jest to uniknąć. I ja w ogóle nie staję w konkury z tym. Internet kocham za to, że ze mną są ludzie, którzy chcą ze mną być. Bo ich interesują moje treści. Ja się nikomu nie narzucam. Telewizja jest wpychaniem komuś swojej twarzy. Czego nie oceniam. Natomiast to powoduje coś, co ja nazywam warzywniakową rozpoznawalnością, czyli pani z tramwaju czy pani z warzywniaka chce sobie z tobą zrobić zdjęcie, chociaż nie ma pojęcia, kim ty jesteś, co ty robisz, jakie wartości reprezentujesz. I to jest zupełnie mi nie odpowiada. To są te momenty, kiedy uwiera cię popularność, czy są jeszcze jakieś? Nie, wiesz co, ja w ogóle jakoś nie czuję tego. To mój Piotruś mówi, że po prostu, że on widzi spojrzenia ludzi, jak sobie gdzieś idziemy, że ktoś tam mnie poznaje, nie poznaje. Ja w ogóle na to nie patrzę, ja w ogóle robię swoje, więc wiadomo, że czasami, wiesz, no fajnie by było, nie wiem, pójść sobie nad Wisłę i nie myśleć o tym, czy ktoś ci zrobi zdjęcie. Super. To jest takie, że sobie myślisz, jest przewaga ludzi, którzy tak jakby nie są w ogóle na tapecie, ale naprawdę dobrze mi się żyje i bym skłamała, gdybym powiedziała, że jest inaczej. Uważam, że to jest pewna cena, są blaski, są cienie u każdego, w każdym zawodzie. To w jakim momencie życia jesteś? Świetnym. Ale mam piękna odpowiedź. Świetnym, naprawdę wspaniałym, wspaniałym. No mam tak jakby... Jest to takie narodzenie na wielu poziomach. Mówi się, że razem z dzieckiem rodzi się matka i to jest absolutnie prawda. Myślę, że ja się narodziłam na nowo jako kobieta. Pierwszy raz w życiu mam tak jakby na własność miejsce, które mogę nazwać domem. Fajnie jest, uważam, dać takiej przestrzeni czas i wpuścić w nią normalne życie, a nie budować wszystko jak z żurnala, trochę bez wspomnień, bez pamięci i tak. No takie, to mi się smutne akurat wydaje. Więc ja lubię, żeby było prawdziwe życie w domu i żeby też właśnie to, jak wygląda twój dom, był efektem ubocznym twojego życia, a nie tylko pomysłem architektonicznym. Lara, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję. Samych inspirujących doświadczeń ci życzę i tego domowego Dzięki. Ciepła już w nowym gniazdku, niech się pięknie tli. Dziękuję Dzięki. Ci bardzo.
Thank you.